Zamieńcie się miejscami. Jestem większy, więc niech stoi przede mną. No nie, nie, zamieńcie się miejscami, no. O, ty zawsze wystajesz. Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Marta Czech, ze mną dziś posłowie Konfederacji, poseł Grzegorz Braun oraz poseł Krzysztof Tuduj, a także dr Anna Mandrela, autorka książek o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Szanowni Państwo, znajdujemy się przy ulicy Rakowieckiej 37, przed dawnym więzieniem mokotowskim. Mamy dziś 25 maja, 75. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, który właśnie w tym miejscu, za tymi murami, był więziony, męczony i haniebnie stracony strzałem w tył głowy. Rotmistrz Witold Pilecki, drodzy Państwo, żołnierz polskiego podziemia, organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, żołnierz niezłomny, który, jak sam pisał, za sprawę swojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędził, który potrafił zachować się w każdej sytuacji swojego życia, nie tak jak nakazuje poprawność polityczna, ale tak jak trzeba, po to, by po otrzymaniu haniebnego wyroku śmierci móc wyryć na ścianie swojej celi, w tym właśnie więzieniu mokotowskim, pamiętne, znamienne słowa: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. My się cieszymy, że mamy takich wspaniałych bohaterów, którzy służą jako przykład dla najmłodszych pokoleń Polaków. Niestety smuci nas, że mimo tak wspaniałych, szlachetnych wzorców władza nie czerpie przykładu. Zapraszam Annę Mandrele, doktor Annę Mandrele, autorkę książek o rotmistrzu Pileckim. 75 lat temu dokonano straszliwego sądowego mordu na jednym z największych polskich bohaterów. W tych straszliwych warunkach przebył ponad rok w ciasnej celi, bez możliwości wyjścia na spacer. Brutalne śledztwo, w którym był torturowany, stracił wszystkie paznokcie. Po 2 miesiącach takiego śledztwa agent celny, który miał zeznać, co się dzieje w celi z Pileckim, co on mówi, powiedział, że mimo to Pilecki jest nastawiony optymistycznie. Mówi, że optymizm go nie opuścił, nawet w najtrudniejszych chwilach w Oświęcimiu, i że teraz też go nie opuści. Ogromny wzór tego, jak nie załamywać się. Również ogromny wzór łączenia ludzi o różnych poglądach politycznych we wspólnym celu walki o dobro Polski i Polaków. I człowiek to nieprzekupny. Takich ludzi właśnie potrzebujemy, ponieważ wiele razy już, nawet gdy miał swoją pierwszą pracę jako urzędnik, proponowano mu łapówki, on nigdy nie dał się przekupić. Dlatego też być może musiał zginąć. Kochał prawdę, pisał też, że będzie pisał prawdę, mimo że ona nie jest popularna, i dzisiaj też nie wszystkie szczegóły jego historii są pokazywane. Miały być 2 wielkie filmy, ostatecznie żaden z tych filmów, które były hucznie zapowiadane, nie powstał, więc cały czas jest to postać niepoprawna politycznie. Musimy o nim mówić, również za takie swoje hasło tutaj, gdy był męczony, wziął sobie cytat z książki o naśladowaniu Chrystusa. Starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. To hasło również, i tą książkę jako swój testament przekazał dzieciom. To właśnie go motywowało, dlatego się nie złamał, bo wiedział, że to życie tutaj się skończy, że mamy pracować na to życie wieczne, na to, które będzie po śmierci. Dlatego też wydaje mi się, że jako Polacy powinniśmy więcej robić w kierunku nie tylko upamiętnienia go, ale być może zastanowienia się nad ewentualnym procesem beatyfikacyjnym, ponieważ zbyt mało wciąż o tym się mówi, mimo że kilka takich propozycji padało. Miejmy nadzieję, że z czasem to się zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Poseł Krzysztof Tuduj, zapraszam. Szanowni Państwo, czcimy dzisiaj postać absolutnie niezwykłą. Postać, której nie można porównać do nikogo innego. Powiedzieć, że Witold Pilecki był patriotą, to tak jakby nic nie powiedzieć. Życiorys, który wystarczy nie na jeden film, nie na 2 filmy, tylko naprawdę zasługuje na wielkie upamiętnienie. Inspiruje dziesiątki i setki tysięcy Polaków, ale powinien inspirować miliony Polaków. Wszyscy Polacy powinni tą postać dobrze znać,
rozumieć system wartości, rozumieć postawę tego człowieka niezwykłego. I ta postawa tego niezwykłego człowieka konfrontowała się z tymi złymi czasami dla Polski. I tym bardziej widzimy przez ten fakt, kim on był. Kim był rotmistrz Witold Pilecki. Z pewnością niedoścignionym wzorem, z pewnością niezwykłym autorytetem. Szanowni Państwo, jeśli ktoś życiorysu Pileckiego nie zna, zachęcam, żeby zgłębić. Dziękuję za uwagę. Pan poseł Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże i wieczne odpoczywanie tym wszystkim, którzy tutaj stracili życie, zdrowie. Zobaczcie Państwo, jakich Polska ma bohaterów i jakie to szczęście dla nas żyjących, że są nimi ludzie, którzy nie podżegali, broń Boże, do ludobójstwa, którzy nie zachęcali, broń Boże, do eksterminacji, którzy w żadnym wypadku nie stawali po stronie silniejszych przeciw słabszym. Odwrotnie. Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz, to właśnie figura piękna i paradoksalna. Paradoksalna także i w tym, że upamiętnienie i badanie życia tej postaci musiało tak długo czekać na efekty, na rezultaty. Bardzo dziękuję pani doktor Annie Mandreli, dziękuję koleżankom, kolegom, panu posłowi Krzysztofowi za to, że możemy tutaj być dziś razem. Za tymi murami w tych samych latach przebywali także i członkowie mojej rodziny. Więc dzisiejsza uroczystość jest dla mnie, jak zawsze, wiąże się z pewnym dodatkowym wzruszeniem. Cześć, cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.